Witam serdecznie, opolskie klasyki. Dzisiaj wybieram się do kolegi, nowego członka naszej grupy i by sprawdzić jego gaźnik. Wczoraj z Dariuszem posiedzieliśmy przy mojej WS-ce. Sprawa wygląda tak, że WS-ka jedzie do 60 na godzinę i później Amba Fatima, tak jakby brakowało jej mocy. Sprawdzony zapłon jest ok, iglica ustawiona prawidłowo, przerwa też poprawiona, bo troszeczkę była za mała, a nadal WS-kę coś boli. Wydaje nam się, bardziej Darkowi, chociaż mi też, tak jakby z gaźnika dysza była gdzieś może lekko przytkana, tak jakby dawki paliwa nie było odpowiedniej i ona nieraz się dusi. No nie jedzie tak jak powinna. Jedynka, dwójka ok, chociaż jest troszeczkę słabsza. Wbijam trójkę i motocykl tak jakby nieraz potrafi osłabnąć, nieraz potrafi jechać taką jednostajną prędkością. Nie ma tego przyspieszenia, nie ma tej mocy. Więc coś tutaj jest nie tak. Tomasz stwierdził, że ma na pewno dwa sprawne gaźniki. Właśnie teraz do niego pojadę. Pojadę i sprawdzimy na nowym sprawnym gaźniku, jak to będzie chodzić, jak to będzie wyglądać. Także do zobaczenia później. No i słuchajcie, chyba awaria na drodze. Coś albo mi się wydaje, albo coś chrupnęło w silniku. I tak rzęsi podczas jazdy. Zobaczymy, jedyneczka. Jedynka. Poczekamy, aż auto przyjedzie. I coś tak jakby zaczęło rzęsić. Jakby łańcuch w środku pocierał. Zobaczymy. Zobaczcie, Tomka sprzęcik. Bach będzie inny, oryginalny. Pięknie wygląda, no. Naprawdę pięknie wygląda. A, kierownica fajna. To jest OTTZ. Tak? To oryginalny przebieg? Nie. No ona ma tyle przejechane po remoncie.
Tam. Ujej, jak to jedzie! To są dwa światy, Tomek. To jest dwa światy to są. Ona tak ładnie chodzi. To są dwa światy. No pięknie chodzi. I moc. O Jezu. No. Pięknie. Bo właśnie jak jest ten. Kurde, cudownie chodzi, naprawdę. Jak jest dwunastka w silniku, nie? No. No on jest silniejszy, ale to się szybciej rozpędzi. Nie wiem. Czuć taka zrywna fajna, wiesz? No. Naprawdę. Tu też powinna być taka stacyjka jak u ciebie. Tylko że mi się zepsuła, wiesz? I ja kupiłem. Ja kiedyś kupiłem jakąś stacyjkę, a nie była Duelsa, tylko inna. I ją oddałem. Taką jak ta. A kupiłem też od Harta i się ze spierdzieliła. Ale chodzi dobrze na boże. No chodzi dobrze. Wkręca też się dobrze, widzisz? Dobra, uciekam, na razie, trzymaj się. Ja nie ma sprawy. Panie, słuchajcie, gaźnik podmieniony. Efekt taki sam, więc naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Zapłon sprawdzony, przerwy sprawdzone, świeca ok. Zobaczymy. Zostawię ją w DARPA. Darek może coś wykombinuje. To dzwonienie okazało się, że to był łańcuch. Nie wiem, jakiś dziwny łańcuch mi strzelił. I mocno się wydłużył, rozszerzył się, jak pan zwał, jak zwał. I walił mi o budowę tam łańcucha.